Witajcie, nazywam się Oleg Żero i jest mi niezmiernie miło, że mogłem przygotować dla Was kolejny kurs. W tym kursie zajmiemy się matematyką, ale poprzez praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem języka programowania, jakim jest Python. O Pythonie można dużo mówić, jedni go lubią, inni nie, natomiast ciężko zaprzeczyć wszechstronności zastosowania tego języka, tak jak ciężko zaprzeczyć jest wszechstronności zastosowania matematyki. W związku z tym myślę, że połączenie tych dwóch dziedzin, matematyki i programowania, będzie dla Was ciekawą ofertą i pozwoli Wam usprawnić Wasze rozwiązania. Być może niektórym z Was przypomni pewne podstawowe prawdy, podstawowe prawa czy matematyki, czy bardziej interesować Was będzie ta strona programistyczna. Niemniej jednak myślę, że to połączenie jest ciekawą ofertą. Jeżeli chodzi o mnie, to zajmuję się pracą naukową badawczą już od ponad 10 lat, w samym obszarze data science od około 7 i w przeszłości pracowałem w różnych obszarach naukowych. Zajmowałem się projektowaniem czujników optycznych, potem elektronicznych, następnie urządzeń medycznych. Przez jakiś czas działałem w branży e-commerce, teraz znowu wróciłem do branży medycznej i mówię to po to, że tak naprawdę nie wiem, co będę robić za jakiś czas. Natomiast jestem pewien, że towarzyszyć mi będzie zawsze matematyka w połączeniu z programowaniem, dlatego że technologia jest czymś, co bardzo szybko się zmienia. Narzędzia powstają, znikają, zmieniają się języki programowania, natomiast pewne podstawowe prawa i narzędzia zostają z nami. Jednym z tych podstawowych narzędzi jest matematyka sama w sobie. No i właśnie ten kurs będzie taką propozycją dla Was, pokazania Wam matematyki od strony programistycznej i programowania od strony matematycznej. Moim celem w tym kursie będą dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazanie Wam matematyki od jak najbardziej przystępnej strony, a po drugie, pokazanie praktyczności jej zastosowań z uwzględnieniem implementacji programistycznej. Weźmy dla przykładu takie wahadło. Mamy zegar, nawet ten zegar, który pewnie wszyscy znacie albo większość z Was. Mierzy on czas. Ma wahadło, to wahadło to w tym wypadku jakiś ogon, pewnie bardziej dla ozdoby. Natomiast samo wahadło jako mechanizm opisywane jest w matematyce przy użyciu równania różniczkowego. Rozwiązując to równanie, znajdujemy funkcję, która pozwoli nam przewidywać pozycję tego wahadła w dowolnym momencie w czasie, od teraz, teoretycznie do nieskończoności. To jest model matematyczny i układając ten model w ten sposób, tworzymy narzędzie, które pozwoli nam dokonywać przewidywań. W programowaniu jest trochę podobnie. Istnieją obszary, w których programowanie wykorzystujemy do tworzenia rozwiązań technicznych, na przykład aplikacji do kupowania biletów. Natomiast w wielu wypadkach korzystamy z języków programowania po to, aby implementować pewne modele pozwalające nam opisywać zjawiska i jednocześnie przewidywać jakieś wyniki. I tutaj istnieje ścisły związek pomiędzy matematyką a programowaniem. Niejako są to dwie strony tego samego medalu. I właśnie ten związek będzie przedmiotem tego kursu. Jak skonstruowany jest ten kurs? Kurs ten to przede wszystkim kontynuacja mojego poprzedniego kursu, którego tytuł brzmiał Matematyka, teoria dla programisty i data science. To jest kurs dla Was, programistów i data scientistów, czyli ludzi, którzy zawodowo zajmują się tworzeniem rozwiązań technicznych. W wielu wypadkach te rozwiązania tworzycie właśnie poprzez opisywanie jakichś zjawisk, czy to matematyką, czy przy użyciu języków programowania. I być może niektórzy z Was czują się silni w programowaniu, natomiast macie taką potrzebę, aby uzupełnić wiedzę matematyczną. Niektórzy z Was mogą mieć odwrotnie, czujecie się silni, jeżeli chodzi o matematykę, natomiast chcecie zobaczyć, jak można tę matematykę przelać na język programowania i faktycznie zastosować. Bez względu na to, po której stronie równania się znajdujecie, myślę, że to będzie dobry kurs dla Was. Natomiast w tym kursie skupię się bardziej na ćwiczeniach. W poprzednim, tym kursie teoretycznym, skupiałem się właściwie wyłącznie na teorii, z uwzględnieniem zastosowań, ale był to kurs teoretyczny. Natomiast w tym kursie przygotowałem dla Was 15 ćwiczeń i każde z tych ćwiczeń poprzedzone będzie krótkim wstępem teoretycznym, niezbędnym do zrozumienia ćwiczenia. Natomiast jeżeli chcielibyście sięgnąć dalej, no to polecam Wam ten mój poprzedni kurs, czyli teorię dla programisty i data science. Tutaj jeszcze raz zaznaczę, że to jest niesamowite wyzwanie, ale też przyjemność, aby właściwie 6 semestrów studiów matematyki wyższej na studiach technicznych w jakiś sposób przelać i zawrzeć w kilku czy kilkunastu godzinach materiałów wideo.
Jest to wyzwanie. Kurs ten oczywiście nie zawiera wszystkiego, no niemniej jednak będziemy próbować i mam tutaj nadzieję, że ten kurs Wam się spodoba, że pomoże Wam w rozwiązywaniu Waszych problemów technicznych, czy też znajdowaniu nowych podejść do rozwiązania tych problemów. Kurs podzieliłem na 8 rozdziałów. Podobnie jak kurs teoretyczny, tutaj jest relacja 1 do 1, jeśli chodzi o tytuły tych rozdziałów. I w tej chwili znajdujecie się w rozdziale pierwszym. To jest taki zupełny wstęp, w którym opowiem o całym kursie, a po tej lekcji pokażę Wam taki krótki instruktaż, w jaki sposób będziecie mogli stworzyć środowisko pracy celem wykonywania tych praktycznych programistycznych ćwiczeń. Po tym rozdziale, w rozdziale drugim, przewidziałem dwa ćwiczenia. Ćwiczenie pierwsze będzie taką rozgrzewką. Tutaj wykorzystamy zdjęcie jako materiał danych i wykorzystując Pythona ze szczególnym uwzględnieniem biblioteki NumPy, pokażę Wam, jakimi metodami możemy dokonywać różnych działań, przetwarzać tak zwane tablice NumPyowe i będzie to taki wstęp do nabycia umiejętności, których wykorzystywać będziemy przez resztę tego kursu. W ćwiczeniu drugim skupimy się na funkcjach, zbiorach oraz liczbach zespolonych i naszym celem będzie stworzenie takiego rysunku, takiego diagramu, który reprezentuje tak zwany zbiór Mandelbrota. Opowiem o tym dokładniej w ćwiczeniu drugim. Po tym rozdziale przejdziemy do kolejnego i tutaj skupimy się na ciągach, liczbach oraz granicach. I znowu dwa ćwiczenia. W ćwiczeniu trzecim skupimy się na obliczaniu granic i reprezentacji ciągów liczbowych, a w szczególności wykorzystamy je do przybliżenia liczb. I tutaj naszym celem będzie również pokazanie, w jaki sposób można rozdzielić kod matematyczny od kodu zadaniowego celem usprawnienia organizacji takich przyszłych projektów. W ćwiczeniu czwartym przejdziemy do szeregów i tutaj wykorzystamy mechanizm szeregów do rozwiązania takiego klasycznego problemu zwanego problemem paliwa na pustyni. Celem będzie określenie rozłożenia zapasów paliwa w taki sposób, aby nasze spalinowe auto mogło pokonać dystans od jakiegoś punktu wyjścia, powiedzmy do oazy, w której znajdują się nieskończone zapasy tego paliwa. Celem będzie po prostu nie zostać na środku pustyni bez żadnych zapasów. Idąc dalej, w rozdziale czwartym skupimy się na pochodnych oraz całkach. W ćwiczeniu piątym pokażę Wam, w jaki sposób szereg Taylora potrafi przybliżać funkcję wokół jakiegoś punktu. I będzie to ćwiczenie dosyć demonstracyjne. Pokażę Wam osiąganie tego celu przy użyciu bibliotek takich jak NumPy, ale również SciPy oraz SymPy, czyli biblioteki wykorzystywanej do tzw. obliczeń symbolicznych. W ćwiczeniu szóstym tematem będzie całka, znowu ćwiczenie demonstracyjne. Pokażę Wam liczenie całki przy użyciu wyżej wymienionych bibliotek, ale jednocześnie ostrzegę przed pewnymi częstymi błędami przy wykonywaniu tego typu obliczeń numerycznych. Ponieważ algebra liniowa wykorzystywana jest w sposób nadzwyczaj popularny w różnych dziedzinach programowania, nie tylko w data science, rozdział piąty podzieliłem na aż trzy ćwiczenia. Tutaj w ćwiczeniu siódmym zajmiemy się wykorzystaniem wektorów oraz macierzy do przekształceń przestrzeni i posłużymy się konturem granic naszego kraju i pokażę Wam, w jaki sposób ten obraz można przekształcać, odwracać, obracać, odbijać lustrzanie itd. W ćwiczeniu ósmym wykorzystamy rachunek wektorów i macierzy do stworzenia i rozwiązania układu równań. Naszym celem będzie przewidzenie kolejnego elementu takiego nietypowego ciągu. Tutaj jak widzicie, ten element to nie jest 32, zatem znak zapytania prawdopodobnie nie kryje pod spodem liczby 64. Na koniec analiza głównych składowych w ćwiczeniu dziewiątym pozwoli Wam zrozumieć jeden z bardzo popularnych sposobów na przekształcanie danych, szczególnie w kontekście uczenia maszynowego, jakim jest właśnie PCA, czyli Principal Component Analysis. Tutaj również zawierać się to będzie w rozdziale piątym, poświęconym wektorom i macierzom. Rozdział szósty to dwa ćwiczenia dotyczące rachunku wektorowego. Tutaj w ćwiczeniu dziesiątym wrócimy ponownie do konturów granic naszego kraju i spróbujemy policzyć obwód, całkowitą drogę, jaką przebędziemy, jeżeli iść będziemy właśnie wzdłuż granicy naszego kraju. Pokażę Wam, jak wyrazić taką całkę matematycznie i programistycznie. No i będzie to ćwiczenie na policzenie właśnie takiej całki. W ćwiczeniu jedenastym
Divy curle i gradienty, czyli trzy takie podstawowe operacje, jakie wykorzystywane są w rachunku wektorowym. To ćwiczenie będzie czysto demonstracyjne. Jeżeli Wasze zainteresowania skłaniają się chociaż trochę w stronę fizyki, no to myślę, że to ćwiczenie będzie dla Was strzałem w dziesiątkę. Jeżeli nie, to posłuchajcie, omówimy te trzy główne operacje, szczególnie gradient jest tutaj istotny, występuje przy wielu problemach optymalizacyjnych. W rozdziale 7 przejdziemy do równań różniczkowych, a konkretnie w ćwiczeniu 12. Tutaj to ćwiczenie będzie zarówno ćwiczeniem na układanie takiego równania, jak i na jego późniejsze numeryczne rozwiązanie. Przedmiotem analiz i rozważań będzie taki prosty symulator portfela i równanie, które ułożymy, a następnie rozwiążemy, być może pozwoli nam spojrzeć na nasze finanse z nieco innej strony, zweryfikować naszą kondycję finansową, zadać pytanie o nawyki. W ćwiczeniu 13 wykorzystamy jeden ze sposobów na rozwiązywanie równań różniczkowych, ale omówimy go w głębszych szczegółach. Tutaj, jak widzicie, tytuł jest dosyć egzotyczny, ponieważ ćwiczenie to dotyczyć będzie zarówno przetwarzania obrazu, jak i dźwięku. Spróbujemy ze zwykłej gitary zrobić gitarę heavy metalową i tutaj ćwiczenie to będzie skupiać się oczywiście wokół transformaty Fouriera i dla tych z Was, którzy szczególnie interesują się przetwarzaniem sygnałów, to z kolei to ćwiczenie, myślę, będzie bardzo ciekawym ćwiczeniem. Na koniec, w rozdziale 8, przejdziemy do statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. I tutaj znowu dwa ćwiczenia. W 14 spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, od kogo warto kupić online. Problem często pojawiający się przed świętami, kiedy na szybko trzeba kupić komuś prezent, wchodzimy do internetu, oglądamy profile sprzedawców, no i tutaj pojawia się dylemat. W tym ćwiczeniu zatem stworzymy model statystyczny, przy użyciu którego spróbujemy odpowiedzieć na pytanie i porównać sprzedawców. Natomiast w ostatnim ćwiczeniu powrócimy do naszego symulatora portfela, lecz tym razem rozszerzymy go o czynnik losowy. To ćwiczenie skupiać się będzie na takim połączeniu rachunku prawdopodobieństwa z równaniami różniczkowymi pod nazwą równania różniczkowe stochastyczne. I tutaj, tak jak mówiłem, rozszerzymy wcześniej skonstruowany model o czynnik losowy i spróbujemy zobaczyć, co dziać się może z wynikami, jeżeli właśnie taki czynnik wprowadzimy do naszych równań. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o słowa wstępu. Nie ma tu dużo mówić. Zakładam, że jesteście gotowi, żeby przejść do przygotowania środowiska techniczno-matematyczno-deweloperskiego-programistycznego. Pokażę Wam to za chwilę. Natomiast przed nami 15 ciekawych ćwiczeń. Mam nadzieję, że sprawią Wam dużo radości. Zatem do dzieła!